Witam Was w kolejnym odcinku. Bierzemy się za bizonka, za chrupka w końcu. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Robimy road to 50 tysięcy subskrypcji. Pewnie w tym roku się nie uda, ale jak chcecie pomóc, to dajcie słupka. Jak nie oglądacie, łapkę w górę. Jak się odcinki podobają, robimy dłuższe odcinki teraz, żeby po prostu więcej zmieścić w jednym odcinku. Więcej kontentu. Nieraz są jakieś wesołe akcje, to wrzucamy. Zawsze to inaczej się ogląda. I co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Pamiętajcie o kodzie rabatowym na stronie zenox.pl. Kod rabatowy BIZON7. Na asortyment cały. Żniwa idą. Maszyną wyjechaliśmy. Nie było kamerki, jak wyjeżdżaliśmy. Rozdzielacz w końcu złożyłem. Gdzieś tu wrzucę Wam przebitki, jak go rozkręcałem. Muszę teraz to poumywać jeszcze wszystko na nowo. Bo jak wiecie, w ostatnim odcinku myliśmy, blachy poumywam. Tu bańka po ropie jeszcze dolewaliśmy, cały warsztat mobilny stoi. Ale lampa jest, powiem Wam. 20 ponad stopni, nie? No i tego gagatka będziemy myli. Także jest roboty. Za 3 godziny tak obstawiam. 60 stoi, jak widzieliśmy w poprzednim odcinku. Baloty jeszcze tam przewoziłem z pola, które zostały. No i co? Cały olej z rozdzielacza wleciał do headeru, niestety. Będzie trzeba jakoś to zegarnąć do wiadra, żeby mi tu nie wyleciało na tą ziemię, bo mi tu struje. Spod tych gumek od wtrysków. No i niestety trzeba znowu to zrobić. Tam chyba będzie ta pokrywa krzywa, bo gumki założyliśmy nowe. Założyliśmy gumki nowe i co się okazuje, że znowu leje, nie? Także nie wiem, czym to jest spowodowane. Widać mnie tu w ogóle? Widać. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Przypuszczamy, że to jest przez to, że jest po prostu pokrywa krzywa. I tak to wygląda. Karszera przyniosłem, idę po kabel, rozkładamy się tutaj i powoli będziemy sobie działać. Także nie odchodźcie od odbiorników. Zobaczymy, czy karszer chodzi. Chodzi. Dobra. Hyc. Rozkładamy sprzęta i działamy. Jeszcze Wam pokażę. Przyszły nam oleje do bizona właśnie z firmy Zenox. Hydrauliczny. 40 litrów znów. No i silnikowy. Superol wzięliśmy. Jedna bańka już wylana. Superol. Jeszcze przyszły nam. To są łożyska niby do nagarniacza. Ja bym to bardziej powiedział, że to są jakieś tulejki. Dobra, bierzemy to oleje, od razu zaniesiemy pod wiatę. 20 jest wlane na razie. I patrzymy, czy nie kapie. Z tego rozdzielacza złożyłem to wczoraj, w sumie skończyłem składać. Stachu też był. Ogólnie tu będzie koszane, wszystko trzeba posprzątać, przygotować, ciapkę umyć po sianokosach, tak samo bluzę z rolnikowa do prania muszę wziąć. Trzeba poumywać wszystko na tip top. No i co? Nie jest. Co ta dysza tak kieruje? Coś się nie kręci. Wirowana 360 to ma napierdzielać. Może za małe ciśnienie wody. Błotka umyjemy. Będzie jak nowe. Mam jeszcze tą drugą dyszę. O! Odmuliło. Mam jeszcze tą drugą dyszę. Trzeba będzie, jak to się mówi, z niej korzystać ewentualnie i tyle. No i tak. Myjemy sprzęta po zimie, bo nie myliśmy go na jesień. No bo po co marzewieć? Nasmarowany został i tyle, stał pod wiatą. Tam mu nic nie było tak naprawdę. Chłopaki
Z brzegów tu kolega z Prasowa, Mateusz. W przyszłym tygodniu może wjedzie w jęczmień, to u niego coś nagramy, jak jęczmień koszą. Klasę mega, nagramy mega 350, jak w zeszłym roku. Tu obsikamy wszystko, żeby ten brud namiąkł. O. Mam drugą pianę z Segera. Opianujemy kombajn i będziemy sobie myć. To namięknie wszystko. Header będziemy rozpinać jeszcze w tym roku, no bo trzeba go domalować, bo je domalowaliśmy. No i będziemy robili daszek w nim. Wszystko pomyć, co będzie trzeba. Będziemy robili daszek i będziemy robili tu tą zębatkę wymieniali. Łożyska wymienimy na tych kołach od razu. Tą zębatkę wymienimy, no i może czujnik od zapchania tego podajnika założymy, żeby było po ludzku. Ja sobie muszę rozplątać, bo to cholera jasno znowu rozwija. Pamiętajcie o tym kodzie na stronie Zenox Bizon 7 obowiązuje cały czas, także korzystajcie śmiało. Remonty bizonów już się rozpoczęły, u niektórych się kończą. U nas teraz tylko mały remont na szczęście. I co? Nie tak jak 2 lata temu. Czy pamiętam jak ten? Pamiętam normalnie jak właśnie 2 lata temu dopiero żeśmy 26 żeśmy czerwca wjeżdżali. Dopiero w 24 czerwca dopiero wjeżdżaliśmy na podwórko na remont, pamiętam, miesiąc walki i 24 lipca wyjazd był na pole, chyba Stachu podjechał po słuchawki do roboty. O, rozkręcamy sieczkarnię, gdzie trzeba podnieść, umyć to skrzydło. Samą sieczkarnię umyć najlepiej. Nie trzeba. Się mu puści najwyżej. I tyle. Paski się poluzuje na napinaczu. Tam jest napinacz. Ściągniemy paski i umyjemy sieczkarnię. Tu wszystko dopucujemy. Powinno pójść do góry. Tak jest. Widzicie, połubinie zapieprzone. Ja nie wiem, czy zakręcę tak sam. Będę musiał chyba sobie śrubę wziąć i młodemu powiedzieć, żeby mi pomógł. A te tutaj śruby wkręcimy. Wszystko będzie trzeba to dobrze poumywać. Żeby było jak lato. Mam nutkę w głowie, moi drodzy. Melodia mi gra. Melodyjka mi gra z tej piosenki Pod się na kosami widzieliście. Jak nie widzieliście, to zapraszam do oglądania poprzedniego odcinka, jak zbieraliśmy i robiliśmy baloty. Też nowość u nas, także... Młody! Młody! Nie słyszy, muszę do niego zadzwonić, bo słuchawki nosi na uszach i bo kosi podwórko. Ciapek będzie robiony dopiero na jesień. Miałem robić teraz, ale nie wyrobię się, a sprzęt potrzebny. Na jesień zrobimy ciapka. Całe malowanie i całą elektrykę na tip-top, bo czepiacie się, że slogany, no te farby cienkie były jakości, nie powiem. I dlatego tak cienko to wyszło. Młody mi tu pomógł ściągnąć sieczkarnię. Gdzie trzeba ją opłukać całą. Ja sobie to przeprowadzę, ten karszer bliżej.
Jak to leci, taki dzień będzie dzisiaj. Będziemy cały dzień, całe popołudnie będzie mycie. Dobra, przejechałem kombajn na drugą stronę. Tamta strona już wypucowana. I tak, moi drodzy, myjemy tą część, sieczkarnia już umyta. Jesteśmy w sumie 2 godziny później, tak jakby nie patrzeć, to trochę się zeszło. No, umylimy kombajn, kombajn wysech, mamy następny dzień, teraz będziemy przyjeżdżać bizonem. Najpierw trzeba z grawiarką wyjechać. Kierujesz? Tak, ja kierujesz? Bo jak nie, to ja kieruję. No tak, wyjedzie. No tak, tak, gdzieś tam. W tę stronę dzisiaj. W tę chcesz stronę? No. Aha. Zawiniemy, zawiniemy. Mateusz mówi, że jeszcze 3 hektary łąki dzisiaj. Mówi, bo wiesz, ludzie chcą dawać, a tata nie chce, mówi, jego odpuścić, bo w przyszłym roku będzie potrzebne siano, nie? I chce zebrać w tym roku. Kombajn wczoraj, robili wczoraj cały dzień kombajny, jeszcze gumy na podsiewaczu. Mówi, może w środę wyjadą. Tak, no bo tam... No tam u ludzi, a... Miłosz we czwartek może będzie kosił, albo w sobotę. Chcesz to? Otwórz bramę, ja podtrzymam. Ale zaparła się. Roki, cicho. Ucinamy gałęź, jak będziemy kombajnem. Bzium. Mogliśmy na akcję wziąć walkie-talkie, jak baloty robiliśmy. To byłoby dobre. Kiedy Unia prowadzi zakazy, my będziemy te... będziemy zgrabiać łąkę. Zmieścimy się? Zmieścimy się. O, szwager ładnie te deski posprzątał, to akurat miejsce na zgrabiarkę. O! Dobra, dawaj. No i niech stoi. Najwyżej ten, jak ziemię wyrówna, to wtedy się po nią przyjedzie. Się im będzie cofać. Ty bierzemy ten płyn chłodniczy, żeby dodać tam? No jest tam, ale nie wiem ile, bo te żeberka się nie kryją, nie? Nie wiem ile tam jest tego. Ajajajajaj. Powinno starczyć. Prostownik tylko byśmy wzięli, ten samochód powodował. Bo nie mam akumulatora żadnego. Na pół gazie będziemy jechać. Ten zbiornik będzie załączony. Co? A, ten przelewowy. No, tam jest miejsce, to... Zobaczysz, jaki kolorek tam ma kombajn, to będziesz w szoku. Jaki? Tam jest trochę bańki taki. A jak no. Ten wchodzi? Różowy. No, różowy taki. Nie mam różowy. Ten z Volvo. Tak? Co z Volvo było? Jeden chuj tam. Ważne, żeby chodziło. Ważne, żeby chodziło. No, nasrany towaru. Dobra, jesteśmy na bazie. Jedziemy, weźmiemy wózek. Już bąki gryzą. Dziady. To się pogoda zaczyna. Zima się zaczynają i już dziabią skurczybyki.
Elegancko wyjechał. Jedź, 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 jedź. O, paski pospadały, się weźmie. Dupę narzucę do wózka, żeby nasadzić go tu. O kurwa, ciężko będzie dźwignąć. A chuj tam nie stoi. Maszyna. Pięknie się prezentuje, pięknie. Ajajaj. To jest bestia. Dawaj. Dawaj do przodu jeszcze. Jeszcze do przodu. Jeszcze. Co? No jest, tylko trzeba wózek przestawić, czekaj. Jeszcze do przodu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze kapkę. Dobra, czekaj, ja cofnę trochę ciapkiem. Opuszczaj powoli. Nie, do góry, do góry, do góry. Do przodu muszę teraz. No. Podnieś do góry. Opuszczaj powoli. Opuszczaj. Kurwa, prawie. Daj do góry na chwilę. Brakuje tyle człowieku, żeby siadł. Do góry dawaj. Jeszcze do góry. Opuszczaj. Dobra. Trochę do przodu musisz ruszyć. A weź do góry header jeszcze. Oj, dobra, i teraz do przodu trochę. Dobra, i opuszczaj. Dobra. Siedzi, no chodź zobaczysz se. Siedzi jeszcze z drugiej strony.
Co? No już musiałby wypaść z tego. Musiałby wypaść z, wiesz. Podnieś mi tylko motowidła do góry. Żebym mógł tutaj coś, wiesz, umyć go, dubnąć. Dobra. Czekaj, ja go rozkręcę. Co? No, aż siądzie sam. O, już siada. Wjebać. To muszę wyprostować, bo ostatnio wygięła się szmata jak ten. Się otwierała rura. Otwarła się i kurwa wygięło ją. Zamknięte gówno było. Młotkiem się klepnie i... obrotomierzem, bo działał i nie wiem, przestał działać. Napięcie powinno być, jak nie to zadzwonimy do Uberka i... przyjdzie smiernikiem i będzie ten... panowie, to ten, tak, tu. Ten, tak, tu będzie i tyle. Kurwa, nie patrzę, bo nie ma światła. Nie no, świeci coś tam. Kierunek nawet działał. O, zobacz, działa kierunek. Pokaż. O, już teraz gasł. No, o, już. O, działa, zobacz. No kurwa, że cały czas kurwa świeci. Przerywasz może jebnięty. Kurwa, coraz bardziej to zagaja. No. Tą dużą go opierdolił. Szkoda kurwa tego kombajna. To, tutaj tą dużą, no. I tą tu. Bo lusterka się pourywają. Kurwa, trzeba przyciąć kurwa kiedy wieczorem i kurwa. No ja tak właśnie myślałem. Dawaj, graj. Będzie. Oj, zobaczymy. Zdejmujemy dzisiaj tą kabinę, to koło, te podstawy filtrów, do wieczora możemy dubać. Ja tu jeszcze piwo muszę ustawić. No to kurwa, możemy teraz przy okazji. Piwo. No to kurwa, masz co? Jak nie, to pojedziemy do sklepu. Nie, chyba nie mam, kurwa, trzeba chyba kupić. Kurwa, samemu to nie ma, to jak z kimś. No ja wiem! Dobra, je, przejdzie. Boguś czai. O, jeszcze biegi trzeba naspawać, kurwa. No.
wszyscy obsrani. A ja z kierunkiem cały czas jadę. No. Z tyłu nie widać. Znaczy jak się jedzie kombajnem, jeszcze jak jedziesz ten, jedziesz jeszcze z headerem, to no, taka droga taka malutka się wydaje wtedy. No jak ja tu kiedyś jadę, tu byłem, a tu samochód na lewy pas, a ja człowieku tak kurwa, ledwie przed headerem mi uciekł, nie? Ledwie przed headerem mi uciekł. A jak tu, ja sobie tylko nie życzę tu się z autobusem mijać kurwa. Byłem w płot.